Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W piątek w Domu Ludowym w Żurawińcu odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie gminy Baranów. Do wigilijnego stołu zasiedli przedstawiciele wszystkich sołectw, mieszkańcy oraz radni. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek podkreślała, że w trakcie Bożego Narodzenia najważniejsi są bliscy, także ci, którzy już odeszli. Proszę Państwa, te święta są takie bardzo ciepłe, rodzinne, takie wspomnieniowe. Siadamy, wspominamy naszych najbliższych, również którzy odeszli. Chciałabym, żebyście Państwo z radością siedli do stołu wigilijnego, żebyście się z radością połamali opłatkiem, nie czuli się samotni, zawsze z rodziną, z najbliższymi, czuli, żebyście się czuli kochani. Zdrowia życzę, szczęścia, radości. To, co sobie Państwo zaplanują na następny rok, żeby się spełniło, wszystkiego najlepszego na te święta i na nowy 2019 rok. O wspomnieniach i najbliższych mówił także starosta powiatu gępińskiego Robert Kieruzal. Wigilia, piękny czas. Boże Narodzenie to święta, które przypominają dzieciństwo. Choinka, to co pod choinką, ale najważniejsze, że zawsze była najbliższa rodzina. I to faktycznie, jak pani wójt przed chwilą powiedziała, wspominamy tych, których już nie ma wśród nas, bo to szczególna sytuacja. Ale Boże Narodzenie, święta Bożego Narodzenia napawają też radością, optymizmem na to, co wydarzy się w nowym roku. Wigilijne spotkanie uświetniły jasełka przygotowane przez dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Łęce Broczeńskiej oraz tradycyjne polskie wigilijne potrawy przyrządzone przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żurawińcu.